pierdolę, co ja włożę, ja pierdolę, coś wypierdolę i coś włożę. Szevasz, figyelj, van egy kis gond a kocsival. Képzeld el, izé, menet közben, most itt vagyok Salon után, itt a Total Kuton, menet közben recsent egyet a váltó, aztán az ötödik, hatodikat nem veszi be. Oho. Zsandarmeria. Siemano, witam serdecznie. Słuchajcie, ogólnie chciałem wam pogadać troszkę takiej pracy takiego przewoźnika, takiego kurczę kierowcy, który jeździ. Chciałem wam pokazać, jak tam gdzieś ładuje towar, rozładowuje, ale tak jak mówię, padła nam fura, nie udało się nigdzie dojechać. Towaru nie zabraliśmy, pojechaliśmy bezpośrednio tutaj do tej miejscowości, gdzie teraz jestem. No i co, dzisiejsza noc, piąta z kolei na Hip Hop Camp. Tutaj na tej ławce mam karimatę, mam śpiwór, tutaj jest drzewko, troszkę wieje wiatr, ale nie ma tragedii, nie ma za dużo ludzi. Jest godzina pierwsza w nocy, ja tutaj trochę pośpię, miejmy nadzieję, nie wiem, do trzeciej, czwartej, piątej wyjdzie słońce, łapiemy stopa na Pragę, tam dwie normalne noce, bo jestem już zajechany, tak jak mówię, pięć nocy z rzędu takich z dupy. Chciałbym się porządnie wyspać w Pradze, jakieś 300 km mi zostało do Pragi, więc miejmy nadzieję, że jutro tam dojadę. Następnie jakieś 100 coś, 150 chyba na Hip Hop Camp do Hradec Králové, moi drodzy. Jak mówiłem, że zrobię, to zrobię. Idziemy spać i widzimy się z samego rana. Piąte rano, melduje się. Zaczęło padać. Parę kropel mnie obudziło, na dobrą sprawę. Wziąłem rzeczy, podbiegłem tu pod dach na stację, ogólnie śpiwór jest mokry, bluza, nie ma tragedii, ale noc zimna, jak widzicie, przypizgało mnie, nałożyłem drugą bluzę, spodnie, skiety, zimno, głównie wiatr, szkoda, że nie miałem żadnego namiotu, żadnego dachu. Ogólnie na ławce było bardzo wygodnie, teraz pada deszcz. Kurczę, poczekam z godzinę, zjem śniadanie, umyję zęby, wyjdzie słońce i lecimy. Sprawa wygląda następująco, w sumie lipa, 3 godziny i nic, od 3 godzin tu stoję w tym pieprzonym miejscu, nic nie zatrzymuje, niezależnie czy mam czy mam karteczkę na Czechy, czy jej nie mam, nic nie zatrzymuje, jest kompletna lipa. Z tej stacji jeszcze można jechać na kilka innych różnych miejsc. Myślałem, że to się zatrzyma, chociaż cokolwiek, żeby porzucił do kolejnej stacji. Lipa. Głodny, tak jak mówię, głodny jak pies. A tu sklepu żadnego nie ma normalnego. Słuchajcie, poznałem dwóch chłopaków z Ukrainy. I idziemy razem jakąś prywatną drogą. Zamknięta brama. Idziemy najprawdopodobniej 2 km stąd. Jest wioska, jest sklep. Lecimy. Słuchajcie, zakupy zrobione na cały dzień. Wydałem tyle, co bym kupił, dwie kanapki na stacji. Idziemy próbować łapać stopa. Jest godzina 10:23. Powoli robi się ciepło, ogólnie nędza od godziny, lipa, przebrałem się, zmieniłem te spodnie czarne, wyglądałem jak pajac, ubrałem z
spodenki, żeby było bardziej kolorowo, żeby ludzie się nie bali, ściągnąłem czapkę. Dlatego ten znak już jest cały przemoczony. Wezmę kamerę w rękę, może pomyślą, że youtuber, to może coś złapie. Tak się tym Lotusem rozpędził, że do Stanów doleciałem. Słuchajcie, właśnie zapałem stopa Lotusem, trochę w drugą stronę. Tu mnie gości podwiózł na większą stację, mówi, że stąd jeździ więcej osób niby na Czechy. Nie wydaje mi się. Miejmy nadzieję, że ma rację, bo jestem w dupie. Bateria pada mi w kamerze. Ja nic nie mogę złapać. Moi drodzy, kolejna misja. Tutaj dwóch chłopaków z Czech, z Pragi. Od dwóch dni utknęli na stacji, na tej, na której ja. Są też w dupie, więc idziemy razem na autobus, którym będziemy kierować się do miasta i z miasta będziemy próbować ogarnąć cokolwiek na Pragę. I don't think so, yeah. Chuligani. You can go, then it took controlling the tickets. Ab und zu mal. Ab und zu. Also es ist nicht jedes Mal. Ab Berg. In die Richtung. Oh. Und wie, wissen Sie, wie viele Stationen ist das zu Nürnberg? Aha. Dobra. Nürnberg. Jedziemy. We have to get on the how. Na gapę, klasycznie. S-Bahnem. W stronę miasta. Siemano, dojechałem do Pragi, słuchajcie, szósta noc w drodze na hip-hop camp, tak się wydawało. A tutaj samolot, tutaj coś, a to już jest szósta noc, jestem zajechany. Jeżeli dzisiaj chciałbym spać na stacji i nie wziąłbym tego autobusu, to bym chyba był zniszczony do końca. Ma dzisiaj znowu padać i padało, zobaczcie, jest mokro. Udajemy się właśnie do mieszkania mojej znajomej Kolumbijki, która tutaj mieszka, zaprosiła mnie do siebie. Poznaliśmy się na Sri Lance, więc moi drodzy, piękna sprawa. Kolejny darmowy nocleg u znajomych z podróży. Chodźcie ze mną. To tutaj dzwonimy. Śpi chyba. Jeszcze raz. No witam serdecznie. Słuchajcie. Pierwsza yerba od tygodnia. Wczoraj nie nagrywałem, wszedłem do mieszkania. W ogóle pomyliłem numery, zadzwoniłem nie tam gdzie trzeba. Jakiś gościu zszedł, ja mówię, co jest grane. Okazało się, że po prostu zadzwoniłem nie pod ten domofon. Nie nagrywałem oczywiście mojej znajomej, ona nie chciała, żeby ją nagrywać. Poza tym gdzieś tam pracuje w jakiejś międzynarodowej organizacji, w biurze, coś takiego i po prostu nie chce, żeby gdzieś tam ją nagrywać. Mniejsza i też nie chciałem pokazywać mieszkania, bo to są takie bardziej prywatne rzeczy. Robię tylko takie urywki, przebitki. Słuchajcie, pierwsza wyspana noc od 6 dni, od tygodnia prawie. Pierwsza yerba. Jestem zajechany, ale zadowolony, że zrobiłem tak jak zrobiłem, czyli wziąłem tego Flixbusa, bo gdybym utkwił znowu na stacji, to na kem bym po prostu dojechał padnięty i nic bym nie zrobił, poza tym ponad 1500 km już pachniętych na stopa było, tylko ten krótki odcinek do Pragi autobusem. Dzisiaj jeszcze jedna nocka tutaj. Jutro rano wybieram się już do Hradec Karlowe, znowu na stopa, więc trzymajcie kciuki. A za chwilę idziemy zrobić kilka ujęć z miasta, co by wam obrazek troszkę. Więc zająkałem się na koniec. No, żeby lepsze ujęcia były. Na zdrówko.
Jesteśmy już na moście Karola. Kiedyś pamiętam lat temu kilka byliśmy w Pradze. Mój człowiek Taciej Mobolko, który był pod wpływem rumu czeskiego, prawie z tego mostu spadł mordo. Dobrze, że nic się nie stało, a my dalej idziemy zwiedzać. Słuchajcie, ogólnie jest mnóstwo ludzi, nie spodziewałem się. Praga jak zawsze spoko, jest ciepło, trochę pochodzimy, a z rana ogień na kempiczek. Okazało się, że mam stare funty, których nie mogę wymienić w kantorze. Powiedzieli, że nie da rady, że można tylko je wyłącznie w banku w Londynie, więc srał pies, tylko 10 fuli. Idziemy do bankomatu i na jakiś obiad. Ostatnia prosta, 120 km Praga, Hradec Karlowe. Trzymajcie kciuki, już widzę znak: Wrocław, Hradec Karlowe, Szczecin. Chowam kamerę, co by się wygodnie łapało stopa. Do zobaczenia na miejscu. Słuchajcie, zapałem stopa z gościem do Hradec Karlowe. Lecimy po 3 godzinach łapania. W końcu już byłem trochę poirytowany tym wszystkim, ale udało się. Hradec Karlowy Hip Hop Game. Lecimy. Siemano, wyjechaliśmy oficjalnie na Hip Hop Camp, odebrałem opaskę, idziemy nagrywać materiał. Just give me that smile, oh baby, come on, I can't live without it, no I can't, I need that one, not twice, not three, baby, just give me that smile. Masi suhi. Well baby, come on. I can't live without it. No I can't. I need that one, yeah. Not twice, not three, baby. Just give me that smile. Je l'ajoute à ma collecte. Un plus dans ma smile au deck. Avec celui qui dessine tes pochettes. Say cheese. Car le petit oiseau va sortir. 3, 2, 1 et immortalise ce sourire. Laisse-moi tirer le portrait. J'suis un maniaque d'image, hein. Sourire à chaque mot, sourire à chaque note, sourire à chaque visage. Prendre ses pauses pour figer le temps, faire kiffer les gens et voir briller, briller, briller les dents. Just give me that smile. Donne-moi ce sourire. Oh baby, come on. Donne. I can't live without it. No I can't. I need that one, yeah. Not twice, not three, baby. Just give me that smile. Mais c'est ta dame. Je zoome, lâche ta plus belle arme. Ça tourne, je veux pas de maquillage, de clown, de masque, de personnage. Garde-vous, développez les négatifs de ce moment positif. Fixez, 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 fixez l'objectif. Comme ce sourire, ce contraste, ce pigment sur fil noir et blanc. Smile, technicolor, ultra bright, édenté ou émail, diamant. C'est dans la boîte, en péloche, en bola ou pixel. Je veux pas du small. Mais du smile XXL. Just give me that smile. Donne-moi ce sourire. Well baby, come on. Done. I can't live without it. No I can't. I need that one. Not twice, not three, baby. Siemano, z tej strony Polo. Wróciłem już do domu. Oczywiście nie na stopa, byłem mega zajechany całą podróżą, całym festiwalem, więc oczywiście pojechałem normalną opcją, czyli samochodem plus pociągiem.
Na początku chciałbym wszystkim podziękować, mam tu na myśli organizatorów oraz osoby, które, można powiedzieć, przyczyniły się do tej całej podróży, tego całego autostopu z Barcelony, do osób, które gdzieś tam stwierdziły, że to jest dobry pomysł. Dzięki jeszcze raz, nie jestem w stanie wymieniać wszystkich z imienia i nazwiska. Oczywiście dzięki wszystkim nowym poznanym osobom na Hip Hop Campie. Festiwal jak zawsze spoko, moi drodzy, karabiny naładowane. Jest dobrze, ja wróciłem do normalności, ogoliłem się, wybaczcie, że musieliście oglądać moją mordę taką nieogoloną. Na pewno nie było nic miłego. Nie udało mi się nakręcić więcej materiału z całego festiwalu, ponieważ kamera odmówiła posłuszeństwa. Odpadł mi tylny ekranik, nawet teraz jak nagrywam, muszę podtrzymywać palcami zamiast postawić jak człowiek na statyw. I oczywiście chciałem was wszystkich zaprosić na festiwal Hip Hop Camp. Miejmy nadzieję, że sporo osób obejrzało, dowiedziało się, jak ten festiwal wygląda. Było jak zawsze zajebiście, było bardzo fajnie, pozytywnie. Wszyscy byli zadowoleni. Mam taką nadzieję. Jeszcze raz dzięki, ja z tego miejsca się z wami żegnam. Pora ogarnąć cały materiał, zmontować. Wrócić do normalności. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczyska.